Witamy w trzecim odcinku Futbolu po godzinach. Dzisiaj moim gościem jest Janusz Niedźwiedź, trener Stali Rzeszów. Witam serdecznie. Oraz Radosław Gerlach, PDK Live. Dzień dobry. Panie Januszu, jest pan od pół roku już w Rzeszowie. Mhm. Jak pan ocenia ten czas? Co się udało zrobić? Czy wszystko jest tak, jak pan sobie zaplanował? Czy może można było coś zrobić lepiej, czy gorzej? My wychodzimy z założenia, że po prostu trzeba pracować, trzeba robić w danym momencie to, co czujemy, to, co widzimy, to, co jest możliwe. I myślę, że tutaj zrobiliśmy naprawdę wiele. Czy wszystko? Ciężko nam dzisiaj powiedzieć. Na pewno zrobiliśmy bardzo dużo i nie mówię tylko o zbudowaniu drużyny, ale również daliśmy podwaliny, jeśli chodzi o pracę w klubie, o pracę sztabu, o pracę, nie będę tu wypowiadał się za dyrektora czy za prezesa, ale widać cały czas informacje, które się pojawiają o Szkole Mistrzostwa Sportowego. To wszystko nakręca, to wszystko nas pcha do przodu i no, teraz trzeba będzie cały czas robić kolejne kroki do przodu, bo to był dopiero początek, bardzo ważny, trudny początek, ale no, cała praca jeszcze kolejna przed nami. Widzimy właśnie, że buduje pan dość duży sztab szkoleniowy i tutaj mam takie pytanie odnośnie, jak ma pan to podzielone? Czy jak rozpoczyna się trening, czy każdy ma jakieś swoje zadania i czy pan kontroluje, bo ostatnio na przykład Michał Probierz powiedział w wywiadzie, że on w ogóle nie wychodzi na poranny trening, tylko przygotowuje taktykę na kolejne mecze, czy coś tam robi, ale ma tak zaufanie do swoich współpracowników, że w ogóle nie kontroluje. Jak to wygląda u pana? Bo wiemy, że jest 10 aż członków sztabu. Tak, każdy oczywiście ma swoje zadania. I tak naprawdę to, co już się dzieje na treningu, to jest tylko końcowa faza. Wszystko, co się dzieje, najważniejsze, czyli tak można powiedzieć, że to, co jest pod powierzchnią, wszystko się dzieje właśnie tu w gabinecie, wszystko się dzieje na telefonie, wszystko się dzieje w planowaniu, w organizacji, dlaczego trenujemy to, dlaczego trenujemy inne warianty. No ja jestem akurat z tych trenerów, który chce być na treningu. Każdy trening piłkarski ja chcę, bo chcę widzieć i to nie chodzi o kwestię zaufania, bo akurat sztab mamy dobrze dobrany, natomiast to też jest zawsze, to wpływa jednak, jeśli widać, jeśli zawodnik widzi, że jest pierwszy trener na treningu, to też daje mu taki jeszcze większy bodziec, że jednak muszę gdzieś tam się bardziej pilnować i bardziej pracować. My oczywiście dużo rozmawiamy i docieramy do świadomości, że bez względu na to, czy nawet trener byłby na treningu, czy nie, no to trzeba pracować, bo każdy pracuje oczywiście dla siebie. Ale czy pan wydaje polecenia na treningu, czy po prostu jest, bo też tam inny trener mówił, że lepiej widać postępy zawodników, jeśli się w tym treningu nie uczestniczy. Jeżeli się tylko widzi, patrzy jak pracują, wtedy można się bardziej skupić. Znaczy, różne są szkoły, no jestem ciekawy, jak to wygląda u pana. Ja jednak mimo wszystko, nawet jak będzie za 5 lat i gdziekolwiek byśmy byli, to jednak będę uczestniczył w tym treningu, ponieważ po pierwsze, że uwielbiam być w tym centrum, lubię pewne rzeczy podpowiedzieć, rozwijać zawodników. Natomiast coraz więcej zadań jakby przeznaczam właśnie na asystentów, na trenerów, którzy będą robić, żebym mógł jak najwięcej rzeczy rzeczywiście z boku zobaczyć, a w tych takich kluczowych, najważniejszych rzeczach, docelowo oczywiście, to pewnie trochę potrwa, bo to jest proces, to nie jest tak, że sobie ktoś powie, stanę z boku i nie będę tłumaczył, będę tylko patrzył, ale docelowo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej zadań było przydzielonych właśnie trenerom, asystentom, a jednak ten główny trener, żeby trochę, tak powiem w angielskim stylu, że powinien być trochę takim menadżerem, który zarządza, który rozmawia z zawodnikami, buduje to wszystko, co to planowanie, to wszystko, co chcemy zrobić, że to jednak spoczywa na barkach pierwszego trenera, ale oczywiście w treningu te wszystkie szczegóły i takie niuanse, na które my zwracamy uwagę, no to jednak ten pomysł, który wdrożyliśmy w Stali, to jednak wolę, żebym na razie to ja prowadził i czasem są takie momenty, że dzielimy się z trenerem asystentem i trener asystent bierze jedną grupę i też wiem, że nie muszę na niego spoglądać i kontrolować go, bo wiem, że on to zrobi dobrze, dlatego został moim asystentem, bo on to po prostu czuje. A czy wzrósł pana jakby zakres kompetencji w stosunku do innych klubów, bo pracował pan już w innych klubach? Czy tutaj w Stali Rzeszów właśnie bardziej pan jest menedżerem? Ja myślę, że w Stali to chyba najmniej jestem menedżerem, bo tak naprawdę w innych klubach, gdzie nie było tego sztabu, czasem miałem problem, żeby mieć asystenta,
Trener bramkarzy przyjeżdżał raz, dwa razy w tygodniu, więc wszystko, co się działo, spoczywało na moich barkach i bardziej w innych klubach. Robiłem wiele innych rzeczy, niestety, co oczywiście mnie również rozwijało jako człowieka, bo musiałem odbywać wiele spotkań, rozmów i czasem załatwiać po prostu wiele innych rzeczy niezwiązanych z futbolem. No ale tak byłem dogadany na przykład w poprzednim klubie w Jarocie z prezesem, że wiele innych rzeczy dodatkowych ja robiłem, a on po prostu, no, zarabiałem więcej dzięki temu. Mógłbym oczywiście połączyć, nie wiem, pójście do pracy na 6-8 godzin połączone na przykład z pracą w klubie jako trener, ale jeśli miałem coś robić dodatkowo, to wolałem poświęcić swój czas dla klubu, bo przynajmniej wiedziałem, że jak coś wezmę się za coś, to też robię to oczywiście dla siebie. Radku, jak Ci się podoba taki model zarządzania w Stali? Tak bardziej wygląda to ekstraklasowo niż trzecioligowo. No, wygląda to profesjonalnie po raz pierwszy chyba od wielu lat, bo w Stal Rzeszów wiemy, że przez kilkanaście sezonów tak na dobrą sprawę była w jakiejś takiej niedoli organizacyjnej i teraz nie tylko marketingowo, ale także jak tutaj trener mówi, także zarząd i całe działanie wewnątrz klubu wydaje się funkcjonować owocnie, byle tylko było to widać po tabeli, prawda, pod koniec sezonu. No to jest zawsze najważniejszy ten detal, który różni to wszystko, bo można robić dobrą robotę, możemy się mówić, że będzie 20 członków sztabu, ale członkowie sztabu nie wygrywają, pieniądze nie wygrywają, organizacja nie wygrywa, tylko wygrywają ludzie, to trochę wszystkiego po trochu potrzeba. Jak nie będzie tej odrobiny szczęścia, oczywiście my pracujemy tak, żeby tego szczęścia było jak najmniej, żebyśmy nie liczyli na farta, żebyśmy nie musieli patrzeć na innych, czy ktoś tam wygrał, czy przegrał, tylko po prostu robić swoją pracę. Ale wiemy oczywiście, że z tych lat wcześniejszych, nie wiem, 10, kilkunastu, wszystkie te kluby, które powiedzmy miały niezłego sponsora, miały dobrą organizację, potrafiły sprowadzić niezłych zawodników, praktycznie żaden z tych klubów nie awansował w pierwszym roku. Nie było takiego klubu, jak przypominam sobie, czy Odrę, Opole, czy... No tylko Termalika. Czy Widzew, ŁKS i tak dalej. No ale Termalika to już było jeszcze więcej lat temu. Natomiast nie przypominam sobie, żeby ktoś tak od razu, no sam przykład Motoru już chyba czwarty rok, czy któryś, czy piąty, ciągle walczą, mają piękny stadion, wydaje się, że wszystko jest na tak, a jednak ten awans nie istnieje. Ostatnio w wywiadzie powiedział trener Mamrot, chyba na Weszło, był taki wywiad z nimi i pytali się właśnie, bo robił kilka awansów i się pytali właśnie, jaki jest najtrudniejszy awans, z której ligi do której. On powiedział wyraźnie, że najtrudniejszy jest z trzeciej do drugiej, ponieważ tu nie masz jakby w ogóle miejsca, żadnego marginesu na pomyłkę w drugiej lidze czy w pierwszej. To tu są trzy zespoły, tam są dwa zespoły, a tutaj pomylisz się i możesz mieć fantastyczny sezon, zdobyć, nie wiem, przykładowo 70 punktów, a ktoś zdobędzie 71 i awansuje, więc robimy wszystko, pracujemy tak, żeby nie pracować jak w trzeciej lidze, tylko żeby pracować jak zawodowcy i tego samego wymagamy od zawodników. Pozycja wyjściowa po pierwszej rundzie dość dobra. Jeden punkt straty do Hutnika Kraków. Teraz rozpoczynają się przygotowania. Zagraliście pierwszy sparing z Sandecją. Może pan pokrótce ocenić, jak to wyglądało? Tak, oczywiście w meczach kontrolnych ci, którzy mnie znają, wiedzą, że przykładam wagę do wyniku. Jeśli słyszę, wynik nie jest ważny, bo ćwiczyliśmy coś, to oczywiście ćwiczenie pewnych wariantów jak najbardziej, ale w każdym meczu kontrolnym wymagamy tego, żebyśmy dbali o to, żeby ten mecz też wygrać, bo taka jest mentalność zwycięzcy. Chcę za każdym razem wygrywać. Każdy oczywiście szczegół, który my pracujemy na treningach, jest ważny w tym meczu kontrolnym i pewne warianty, które robimy, są ważne, ale chcemy, żeby zawodnicy nie myśleli w ten sposób, że a jak wpadnie bramka, to się nic nie stało, a jak tam nie strzelę dwóch sytuacji, to się nic nie stało. Stało się, bo to są mecze kontrolne, to nie jest wyjście z kolegami na Orlika, tylko to jest poważny mecz, który kontroluje, jak zawodnicy wyglądają, czy to, co przećwiczyliśmy w danym tygodniu, funkcjonuje w danym meczu, czy idziemy do przodu i tak dalej, jak zawodnicy też fizycznie wyglądają. No i oczywiście najważniejsze to rywalizacja wśród zawodników, więc tutaj nie ma jakby możliwości odpuszczania. Odnośnie meczu kontrolnego, no z wyniku oczywiście nie jestem zadowolony, bo nigdy nie będę cieszył się z porażki, ale patrząc na takie pozytywy, to, że tylko trzy treningi były piłkarskie i to, że mierzyliśmy się jakby nie było z wiceliderem pierwszej ligi,
to myślę, że kompletnie nie mamy się czego wstydzić, bo w tym meczu nie było widać, kto jest zespołem lepszym, a kto słabszym. Mogę się pokusić o to, że szczególnie w drugiej połowie to my byliśmy zespołem wyraźnie lepszym i nie chodzi tylko o posiadanie piłki, ale również o stworzone sytuacje. Było ich bardzo dużo i tylko nieskuteczności, bo przynajmniej 6 sytuacji było 100%, tylko nieskuteczności zawdzięczamy, że przegraliśmy 2-0, ale patrząc z perspektywy tego, że przez prawie 2 miesiące nie było ligi i weszliśmy w ten mecz i graliśmy dosyć płynnie, jak na taki pierwszy moment, no to myślę, że jak kibice byli na tym meczu, to ten mecz mógł się w ogóle podobać, bo Sandecja szczególnie do przerwy zrobiła dobre wrażenie. Jak w ogóle wyglądają przygotowania? Czy telefony się urywają? Wiemy, że macie już 4 nowych zawodników. Też może być ciekawa strategia sprowadzania. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale widzimy, że czołowy zawodnik drużyny z ligi, czyli Michał Nawrot, czołowy zawodnik Stali Kraśnik Adam Nowak. Czy chcecie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, że wzmocnić siebie i osłabić przeciwnika? No może to tak z boku wyglądać, natomiast no, ja Michała znam z poprzednich występów jego w Podhalu jeszcze za mojej kadencji i nie ukrywaliśmy, że my pół roku temu chcieliśmy, żeby on dołączył. Niestety wtedy warunki były niesprzyjające i nie mogliśmy tego zrobić, bo to też pewnie on był warunek tego, że wtedy ja mógłbym nie trafić do Stali. Prezesi w Podhalu zgodzili się oczywiście na odejście Adriana Ligienzy, no ale reszta powiedzmy dostała weto i gdybym się na to nie zgodził, no to wtedy nie miałbym rozwiązanego kontraktu i nie rozmawialibyśmy tutaj. Teraz te okoliczności, warunki okazały się sprzyjające, więc jeśli tylko mogliśmy, to wykorzystaliśmy to i zrobiliśmy. My przede wszystkim chcemy brać dobrych piłkarzy, tacy, którzy wzmocnią poziom. Może to być zawodnik z trzeciej ligi, a może to być zawodnik z ekstraklasy czy z drugiej ligi. My nie patrzymy jakby na ligę, patrzymy na jakość piłkarską. Oczywiście no, trzeba sobie zdawać sprawę, że zawodnik, który teoretycznie gdzieś tam jest w kręgu pierwszoligowym, no to powinny te jego umiejętności być zdecydowanie wyższe, więc no, większość czasu poświęcamy jednak na te wyższe ligi, ale też nie omieszkaliśmy, żeby sięgnąć po graczy z naszej ligi wyróżniających. My Kraśnika nie musimy osłabiać, bo to nie jest nasza rola, oni mają inne cele, mamy inne cele, ale tu chodzi o to, żeby pozyskiwać dobrych piłkarzy, takich, którzy rokują na przyszły sezon, że poradzą sobie po prostu też, gdybyśmy awansowali, to na wyższym poziomie. Jak ci się, Radku, podoba taka strategia? Taka trochę Bayernu Monachium. No Bayern albo Legii Warszawa. Ja już się miałem zapytać. Ale teraz pojechaliście. Bayern Monachium. A czemu Bayernu? Bo Bayern od wielu lat słynie z tego, że skupuje zawodników ze swojej ligi i dzięki temu tam od wielu też lat osłabia, jest tak? mistrzem Niemiec. To znaczy, ja wczoraj FIFA 19 grałem i po 3 latach kariery w Manchesterze United poszedłem do Bayernu Monachium, a tam Julian Brandt, Goretzka i wszyscy inni tacy Niemcy właśnie. Algorytm nawet w FIFA już jest stworzony taki, że Bayern zabiera wszystkich niemieckich piłkarzy z Schalke czy z Mönchengladbach. Ale jak chciałem się spytać o jedno... A właśnie, tylko właśnie, żeby nawiązać też do tego, co powiedzieliście, to może nie jest tak, że Bayern wykrada, żeby osłabiać przeciwnika. Może mają taki zamiar, ale wydaje mi się, że to też spowodowane jest tym, że ci zawodnicy znają język niemiecki, znają tą ligę, są na bieżąco monitorowani. Oni łatwo im, nie wiem, pojechać 300-500 kilometrów i takiego zawodnika powiedzmy przez tydzień, dwa, trzy obserwować nawet w życiu codziennym, jaki jest jego mental. I wydaje mi się, że to jest kluczowe i prócz oczywiście jakby tej mentalności niemieckiej, to też znajomość języka, no bo to jednak w wielu szatniach niemieckich jednak panuje niemiecki język, więc tutaj myślę, że to o to chodzi Bayernowi. Czy my jesteśmy takim zespołem? Nie, no bo my pozyskaliśmy tak naprawdę, no teraz licząc powiedzmy Adriana jeszcze, który przed pół roku temu, ale to tego tak nie można liczyć, no to tylko 2 zawodników z tej samej ligi, więc ja bym to tego nie odbierał. Jest szansa, że zabierzecie kogoś z Wisły Kraków? Jakiś zawodnik Wisły Kraków jest na waszym celowniku? Czy zabierzemy z Wisły? Nie, nie zabierzemy nie z Wisły. To takie pytanie właśnie odnośnie zawodników z Ekstraklasy. No, mogę podać przykład nawet z wczoraj, przedwczoraj dokładnie wieczorem dostałem telefon, że jest jeden zawodnik zainteresowany z pierwszej ligi, środkowy obrońca. Zadzwoniłem, oczywiście niech przyjedzie do nas, porozmawiamy. No, następnego dnia niestety już zawodnik zrezygnował, bo jednak stwierdził, że do trzeciej ligi jednak nie chce wracać. Był na poziomie pierwszej ligi, poszukuje na poziomie pierwszej ligi i tak niestety takich osób jest więcej, więc ci zawodnicy z pierwszej ligi czy z ekstraklasy najczęściej nie chcą schodzić szczebel niżej. Staramy się ich przekonać oczywiście naszą wizją, tym, że
że jest szansa z tym klubem i w tym kształcie, który jest, iść naprawdę wyżej i za chwilę być może być na tym poziomie za jakiś czas. I to wydaje mi się, że może być najbardziej zachęcające dla piłkarzy, którzy mogliby do nas dołączyć z wyższych lig. Udało się na przykład Piotra Głowackiego, który też na początku nie był przekonany, bo był w Stomilu. I to nie był zawodnik, który zagrał 50 minut. To był zawodnik, który grał regularnie. I przekonanie takiego zawodnika, to uważam, że to było wyzwanie dla nas. I proszę wierzyć, że wiele było telefonów, różnych rozmów. I tu nie chodziło tylko o pieniądze, że będziemy kogoś przebijać i proponować nie wiadomo jakie garze, bo u nas nie ma żadnych kominów, tylko zawodnicy zarabiają dobrze, ale to w porównaniu do paru innych klubów trzecioligowych, to i tak nie jesteśmy na samym szczycie, bo jest parę klubów, wszyscy wiedzą o jakie chodzi, które płacą lepiej, jak choćby Motor. Kotwica, Kołobrzeg. No teraz Motor, który... No właśnie teraz mówią wszyscy, że Motor gdzieś ograniczył pieniądze, a okazuje się, jeśli to prawda oczywiście to, co słyszeliśmy, no to rzeczywiście... No właśnie, bo przegraliście to są mity wszystkie, które... napastnika Mateusza Majewskiego. Chciałbym się dopytać w ogóle, skąd taka zażarta walka o tego zawodnika? Przecież on w zeszłym sezonie zagrał 5 meczów w Ruchu. Chodzi. No z tą zażartą walką to nie my sądujemy oczywiście, bo szeroko gdzieś patrzymy i sądujemy możliwość wszystkich zawodników. Jeśli ktoś się pojawia interesujący, to oczywiście dzwonimy, rozmawiamy. Natomiast z tą walką to bym spokojnie, bo... W tym momencie, kiedy rozmawialiśmy z Mateuszem, mieliśmy również 3 inne nazwiska, więc to nie jest tak, że my się nastawiamy na jednego. Wiemy, że jednego weźmiemy, ale nie nastawiamy się tak, że my musieliśmy. Po prostu było sondowanie, była rozmowa, oczywiście zapytanie. Okazało się, że nie będziemy się licytować i płacić jeszcze więcej, bo stworzylibyśmy gdzieś tam, wydaje nam się, jakąś tam niezdrową atmosferę, gdybyśmy musieli mocno przebijać, bo to by się nijak miało z naszymi planami. A ile trzeba dać w takim razie za piłkarza z ekstraklasy, takiego, który z marszu dołączyłby do podstawowej jedenastki, tylko takiego przed 30? No myślę, że nikt nie przyjdzie oczywiście. Mhm. Nie wierzę w to, że ktoś przyjdzie. Chyba, że byłby z Rzeszowa i stwierdził, że się chce osiedlić, rodzina i tak dalej. Przez Sławomir Szeliga swego czasu, prawda, grał w Krakowie i od razu przyszedł do stali. No to dlatego tylko przykład, który, tak, po 30 i właśnie ten przykład, że tylko i wyłącznie zawodnik, który dokładnie jest z tego miasta i wiąże sobie przyszłość i rodzinę z tego miasta. To jest tak samo jak właśnie teraz z trenerem bramkarzy Nowakiem, który do nas dołączył. Nie ma takiej możliwości. Nawet w AMA jeden z kibiców zadał pytanie właśnie odnośnie tego, kiedy przyjdzie do nas Lewandowski. To powiedziałem, że jak ma pan 100 milionów wolnych i tak dalej. I przekona pan oczywiście go. Najważniejsze to jest przekonanie. Czasem tu naprawdę, proszę wierzyć, nie chodzi o pieniądze, bo czasem nie rozmawiamy w ogóle z zawodnikiem o pieniądzach. To czasami jest tydzień czasu, rozmowy praktycznie codziennie wielominutowe, wielogodzinne nawet czasem, tylko dlatego, żeby mu przedstawić wizję, to co mamy, to co planujemy, bo tylko tym możemy skusić. Oczywiście później muszą pójść za tym jakieś finanse, bo nie można komuś powiedzieć 2-3 tysiące plus pokój w hotelu, bo normalne, że zawodnik z pierwszej ligi nie przyjdzie za takie warunki, ale no nie robimy tego, co w paru klubach trzecioligowych, gdzie mówimy o Stężycy czy Kotwicy, gdzie słyszymy pięciocyfrowe kwoty i to na rękę, plus jakiś posiłek, plus mieszkanie. No to są przepotężne pieniądze i na lekcję no przekonywania jeszcze. To można pójść do sekcji obok, prawda? Żużlowej. My mamy na pewno. O czym? O Stali Rzeszów Żużlowej. Tak, oczywiście czytam, śledzę na bieżąco i to jest właśnie przykre, szczególnie dla zawodników, dla trenera, który prowadzi, że robi się awans, a nie można z tego skorzystać. Rozumiem go bardzo dobrze, bo kiedyś miałem podobną sytuację w moim byłym klubie w Jarocie, gdzie po rundzie jesiennej mieliśmy pierwsze miejsce i naprawdę fantastyczną rundę, jeden mecz tylko przegrany, 11 wygranych i można powiedzieć, że byliśmy na półmetku w bardzo dobrej sytuacji, żeby móc zrobić awans. Niestety skończyły się pieniądze, przestano nam płacić przez kilka miesięcy, prezes wyjechał z klubu, zostawił klub. 3 miesiące trwała walka, żeby w ogóle ten klub uratował, żebyśmy w ogóle przystąpili do rundy wiosennej. W międzyczasie najlepsi piłkarze od nas odeszli, jeszcze jeden najlepszy złapał kontuzję, więc 4 najlepszych piłkarzy nie mieliśmy. Musieliśmy brać zawodników, można powiedzieć, że jeden za darmo przyszedł, który chciał się tylko wypromować. No i dokończyliśmy sezon, niestety nie udało się, więc wiem jak to boli, że ktoś coś robi dobrą robotę i nagle okazuje się, że
że ktoś to po prostu niszczy w jakiś sposób. Jakie tam są problemy, to ja nie wiem, bo nie zagłębiam się aż tak bardzo, kto zawinił i dlaczego tak się stało, ale zawsze najbardziej żal tych, którzy najwięcej poświęcają czasu, życia, potu i krwi. Pan przyszedł z Wielkopolski tutaj do Rzeszowa. Jest jakaś różnica pomiędzy, znaczy pośrednio, prawda, z Wielkopolski jest jakaś różnica w podejściu do treningów piłkarzy właśnie z tamtego regionu, a tutaj na Podkarpaciu? No, usłyszałem, że jak poszedłem do Podhala Nowy Targ, że tam będę miał do czynienia z góralami, hardymi i tak dalej, że to będzie łamanie kości i tak dalej. To są mity, proszę mi wierzyć. Ja nie lubię tak szufladkować, że w danym rejonie to są tacy ludzie, albo przykładowo często słyszę, a tam w Rzeszowie to tacy ludzie mieszkają, albo takie miasto, a w Poznaniu takie, a Warszawiak to Cwaniak, a Poznaniak to Cwaniak na przykład i tak dalej. Wiele się słyszy i tak dalej, Centuś, a mam paru przyjaciół, jeśli chodzi o Poznań na przykład, i świetni ludzie, i w życiu bym nie powiedział, to w ogóle przeciwieństwo tego, co się mówi. Moja narzeczona ma gdzieś tam ludzi z Krakowa, też ktoś by powiedział, że Centusie, a zupełnie jest odwrotnie. Ja staram się nie generalizować, że Kraków to taki, Rzeszów taki, a w górach to są tacy ludzie. Są ludzie i tacy, i są ludzie, którzy mają pomysł na życie, którzy są ambitni, pracowici, ale są też tacy, którzy niewiele od tego życia wymagają. I jedni mają charakter, drudzy nie. To tak samo jak czasem słyszę, że zawodnik, który przyjdzie z zewnątrz, z drugiego końca Polski, to on nie będzie się tak starał jak nasz wychowanek. A to wychodzi z charakteru. No to jest tak samo, jak ja przyszedłem z innego końca Polski, to co teraz nie będę pracował dla Stali, dobrze, bo jestem z innego miejsca. Nie, jeśli mam taki charakter, że jeśli jestem w danym miejscu, to oddaję całego siebie. Nie patrzę na czas, czy mam siedzieć 15 godzin w klubie, czy 20, czy siedzieć po nocach, a następnego dnia posiedzę 4 godziny, czy 5, bo nie ma tej pracy i czasem sobie wyszukuję, a to zaplanuję, bo może w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, a za chwilę przychodzi okres przygotowawczy, tam co chwilę jest jakaś praca, ale ja nie patrzę na to, że ktoś z danego rejonu to jest taki albo inny. Ja uważam, że każdy człowiek to jest jednostka i są ludzie tacy i tacy. Czasem może oczywiście być taki wysyp więcej takich ludzi w danym mieście czy w danym rejonie, ale byłem w Podhalu i ja nie widziałem tam, żeby tam była jakaś tak zaciętość i taka walka twarda, góralska, jak to mówili. Po prostu graliśmy dobrze technicznie w piłkę i takich zawodników mieliśmy i to w ogóle nijak się miało z tym, co często ludzie opowiadają. A jak wygląda, jeśli chodzi o presję, bo wiadomo, no, w Podhalu nie było aż takiej, znaczy może i było ze strony działaczy, ale nie było kibiców aż tylu, jak w Rzeszowie, gdzie tutaj jest ten futbol na najwyższym poziomie utęskniony od 20 lat, tutaj nie było nic. Czy pan odczuwa to, że coś może być wielkiego i czy czuć to takie napięcie? To jest bardzo dobre pytanie. Często na nie odpowiadam i warto to zapamiętać. Ja jako trener sam na sobie wytwarzam ogromną presję, bo to ja tak naprawdę jako trener chcę osiągać szczyty. Dobre jest to, że właśnie ludzie, którzy są w Stali i plany Stali, mają się dokładnie tak jak moje plany jako trenera. I tak samo dobraliśmy sztab ludzi piekielnie ambitnych, z wizją, którzy chcą pracować, więc w razie braku jakichkolwiek sukcesów, to będzie nasza największa porażka. Oczywiście wszyscy wyczekują. No my nie możemy odpowiadać za to, że przez ileś tam lat ktoś nie zrobił tego awansu, że była duża presja, jeśli chodzi o wynik. My tego nie czujemy, bo po prostu my jesteśmy w swojej grupie tak nakręceni, że nie potrzebujemy, żeby dodatkowo, nie wiem, wchodzić na fora i czytać, co ktoś pisze i że nakłada na nas dodatkową presję, że musimy coś wygrać, bo ja zawodnikom powtarzam, że tak jak na początku rozmowy odnośnie meczu kontrolnego, że my chcemy grać o wynik, wygrywać, bo po to się gra w piłkę, żeby wygrywać. No, można grać pięknie, my chcemy oczywiście wynik połączyć ze stylem, nie chcemy być mdłą drużyną, która gra tak jak wiele innych i kopać do przodu i liczyć, że może się uda i jak będzie lepszy miesiąc, to się uda wygrać 4 mecze, a jak nie, to się nie uda. My chcemy to mieć wypracowane, chcemy mieć to powtarzalne, chcemy to zrobić tak, żeby ten wynik nie był przypadkiem, tylko żeby to była logiczna praca, taką jak na przykład teraz obserwuję w Rakowie Częstochowa, że przetrener Papszun, z którym byłem na kursie UEFA Pro, i widać, że ta gra jest poukładana, że ten klub powoli, ale stopniowo robił cały czas krok do przodu. On przyszedł do nich w momencie, kiedy byli w drugiej lidze, zbudował tą drużynę po swojemu, wykształcił i teraz zbiera te plony. My liczymy oczywiście i chcemy,
żeby ten wynik był jak najszybciej. No, no, my nie potrzebujemy słyszeć od prasy, czytać w mediach, że Stal musi awansować, bo tu jest ciśnienie i tak dalej. My sami wytwarzamy w sobie ciśnienie, bo my chcemy i nikt nie chce pracować na poziomie trzecioligowym. I przed sezonem, myślę, że już wszyscy wiedzą, no miałem propozycję z wyższej ligi, z klubu drugoligowego i takie zapytanie z pierwszoligowego. I gdybym chciał pójść, przypuszczam, że pewnie bym jednym z tych klubów był, akurat to okienko było dla mnie gdzieś tam dobre. Wydaje mi się, że została dostrzeżona ta praca. A wybrałem Stal Rzeszów, ponieważ patrzę na to trochę w dłuższej perspektywie, że liczę na to, że w tym klubie, w perspektywie tych kilku lat, że nie dość, że się uda zrobić szczebel po szczeblu, to jeszcze dodatkowo ta drużyna już będzie zbudowana według naszego pomysłu, będziemy wiedzieli dokładnie co i jak, będziemy się cały czas rozwijać i to daje nadzieję na przyszłość. Pan ma tutaj 4-letni kontrakt, tak? Jeszcze 3,5 roku zostało w tak. Rzeszowie. Nawet gdyby jakiś klub z Ekstraklasy się zgłosił, zapłacił klauzulę odstępnego za pana, to pan zostanie w Rzeszowie. Myślę, że tak nie będzie, żeby klub z Ekstraklasy się zgłosił, bo niestety wielu prezesów boi się jednak tak powiedzmy zaryzykować i wziąć trenera, nie wiem, z niższej ligi i najczęściej jest tak, że ta presja kibiców, mediów, sponsorów, miasta, którzy dają duże miliony, powoduje, że prezes czasem w wyższej lidze właśnie tak trochę, wydaje mi się, że trochę czasem idą na łatwiznę, że a weźmiemy, jednak on był już tam gdzieś na tym szczeblu, to jednak to jego doświadczenie już na tym poziomie będzie i trochę tej nowej krwi wchodzi, ale wydaje mi się, że nie. Ja zawsze nie lubię tak gdybać, że gdyby dzisiaj się, nie wiem, Lech Poznań zgłosił, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, czy Arka Gdynia, czy jakikolwiek inny klub. Ja nie lubię gdybać. Ma pan sentyment jeszcze do Lecha Poznań? Ja przede wszystkim, bo ja byłem w Wielkopolsce, ale tak naprawdę ja podchodzę z północy Polski zupełnie. Natomiast no, gdzieś tam sporo tej czasy i piłkarskiej, i trenerskiej spędziłem w Wielkopolsce. Ja przede wszystkim lubię drużyny, bo ktoś się pyta, czy komu kibicuję, czy Realowi, czy Barcelonie, czy United, czy City. Ja nie mam takich klubów. Ja przede wszystkim zawsze powtarzam, ja kibicuję klubowi, w którym pracuję. Ja kibicuję dzisiaj najbardziej Stali Rzeszów. I dla mnie ten klub jest najważniejszy. Ale jeśli chodzi o kluby jakiekolwiek zagraniczne czy polskie, ja mam bardziej sentyment do trenerów, którzy robią dobrą pracę i po których widać, że ich ręka... Że widać, że jak poszedł Guardiola do jednego klubu, to ręka Guardioli. Poszedł do Bayernu, ręka Guardioli. Gdzieś tam do Manchesteru City, ręka Guardioli. Tak samo jak idzie gdzieś trener Bielsa i ma bardzo duże przełożenie, tak jak wielu innych trenerów, którzy rzeczywiście idąc do klubu, mają przełożenie i widać w tej drużynie styl. Ja lubię trenerów przede wszystkim, którzy grają z pomysłem, którzy mają wizję, którzy nie ograniczają się jakimiś schematami i mówią, jak tam meczu nie można wygrać, to trzeba zremisować. No nie, no po prostu bardziej patrzę na ludzi, którzy pracują niż na sam klub. Pana kariera piłkarska przeszła w takim dość trudnym momencie, bo pokolenie tam lat 70., 80. tego przełomu, no to grało w okresie, kiedy no, mecze nie ustawiało się na boisku, nie wygrywało się na boisku, tylko ustawiało się sędzią, prawda? Jak to pan grał w Amice w Rąki, no to muszę się spytać o to, jak to wyglądało. No już kiedyś dostałem takie pytanie. No my byliśmy wtedy, ja trenowałem później, mimo że miałem sporo tych urazów wtedy i trenowałem też w pierwszym zespole, bo gdzieś tam dostrzeżono we mnie potencjał, byłem reprezentantem kraju i gdzieś byłem na tym świeczniku w końcu przez moment. Ileś tam razy, nawet nie liczyłem, siedziałem na tej ławce i każdy trener kilku prowadziło w tym czasie i każdy powtarzał, że w końcu dostanę szansę debiutu i co chwilę było coś ważniejszego. Najpierw miałem się tylko przyglądać, żeby zobaczyć tą otoczkę. Później oczywiście jak już miałem wejść, to zawsze był jakiś ważniejszy cel, bo trzeba było wygrać mecz i bano się trochę wpuścić młodego. A później jak już przyszedł mój okres, no to złapałem jedną kontuzję, drugą operację i niestety ten czas się zakończył. No my w klubie trzecioligowym nie czuliśmy tego, żeby coś było ustawiane. My po prostu pracowaliśmy i nie było w ogóle jakiejś możliwości, żeby się dowiedzieć, no bo jak zawodnik ma 18 lat, no to o takich sytuacjach nie słyszy. Oczywiście później wychodziły te rzeczy, tak te kwiatki właśnie w meczu, to był chyba Puchar Polski właśnie z tym Aluminium Konin, gdzie mówię szczerze, że nie oglądałem w ogóle tego meczu nigdy i nie widziałem, jakie tam były te decyzje. I wiele osób mówiło o tym, że to było ustawione
Natomiast no, tamte czasy były, wydaje mi się, że chore i często się słyszy o tym w mediach i to, że teraz ileś tam wyroków było od 2003 roku czy któregoś, gdzie to zrobili. No niestety takie były czasy gdzieś tam. Teraz wydaje mi się, że to nie przejdzie i wydaje mi się, że teraz chyba no, nie znajdzie się żaden szaleniec, który by zaryzykował i coś takiego zrobił, bo to grozi dożywociem i całe życie przekreślone. A zmieniło się podejście piłkarzy na przestrzeni tych kilkunastu, no praktycznie prawie już 20 lat w porównaniu do tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o przygotowanie przed meczem, ale także zachowanie po meczu, bo my wiemy, że w trzeciej lidze piłkarskiej różne rzeczy się dzieją, to są półprofesjonaliści, półamatorzy, no i często zdarza się, że po meczach oni po prostu sobie ładują w gaz, tak, w palnik, piją wódę. Jak to wygląda w Stali Rzeszów? Czy takie zachowania też są praktykowane po meczu, kiedy wracacie gdzieś tam, nie wiem, no z Krakowa to może z autostrada to szybko, gdzieś tam z Białej Podlaskiej i jedziecie dość długą podróż i chcecie sobie ją umilić jakoś? No ale z Krakowa to też można. Można na szybko stacji też. Stacji dużo. Oczywiście stacji jest dużo, można co stację się zatrzymywać i oczywiście na parkingu. Nie, no mówimy oczywiście poważnie, no jeśli ktoś chce być poważnie traktowany, to o takich rzeczach czasem nawet nie rozmawiamy, my nie mówimy zawodnikom, słuchajcie, nie możecie pić, my badamy zawodników regularnie, jeśli ktoś przyszedł, tak oczywiście, każdego dnia, my po prostu tłumaczymy, że pamiętajcie w jakim miejscu jesteście i że warto być z nami, bo jeśli ktoś, nie wiem, przykładowo, nie będzie dbał o siebie, nie mówimy tylko o alkoholu, ale również o złym odżywianiu, gdzie zawodnicy są na bieżąco monitorowani, jest waga, tkanka tłuszczowa, są ustalone pewne limity, których zawodnik nie może przekraczać. Więc takie życie, ono w dawnych czasach było przymykanie oka na takie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że teraz, gdyby ktoś w szatni coś takiego robił, to sami zawodnicy, przypuszczam, żeby do tego nie dopuścili i taki zawodnik byłby napiętnowany. Więc podejście, wracając do początku pytania, podejście zdecydowanie się zmieniło i wiele rzeczy jest na duży plus, bo świadomość zawodników, inteligencja zawodników, to właśnie odnośnie odżywiania, odnośnie treningu mentalnego, że to też jest element pracy, bo kiedyś tylko mówiło się, panowie, jedziemy na obóz 3 tygodnie w góry i biegamy po górach między drzewami, później jeszcze skaczemy na płotkach i jeszcze piłki lekarskie i zawodnik 2 tygodnie przed ligą dotykał piłkę. Teraz to podejście się zmieniło i zawodnicy są coraz bardziej świadomi i wiedzą, po co pewne rzeczy robią. No, po to się gra w piłkę, żeby zawodnik również czuł radość, jak zawodnik będzie wychodził i nie będzie wiedział, co ma robić na boisku i drużyna będzie koślawo grała, że tak powiem, no to nie będzie osiągać sukcesów, zawodnicy będą się męczyć i nie będą zadowoleni z tego, a kiedy jest to, co mówiłem o tej powtarzalności, o tym, jak jest to poukładane i zawodnicy dokładnie wiedzą, co mają robić, to dla nas też to jest łatwiejsze, bo my wtedy dokładnie wiemy, dlaczego dany mecz przegraliśmy, co mamy poprawić, żeby być lepszym i na co zwrócić uwagę. I później oczywiście jak to poprawimy, patrzymy, ok, zrobiliśmy to, nie mamy teraz tak naprawdę rzeczy, czegoś wyraźnie do poprawienia, to możemy wprowadzić na przykład nowe rzeczy. I właśnie najwięcej świadomości w odżywianiu, w podejściu do zawodu, w tym, że zawodnicy teraz nie ma czegoś takiego, że jest przyzwolenie na alkohol, że się pije w szatni, tak jak to powiedzmy było w tych latach 90. czy początki 2000 roku. Czyli co obserwują treningi, które pan prowadził, twierdzą, że jest pan dość takim ciężkim trenerem, wymagającym dla zawodników. No to jaka byłaby reakcja, gdyby zobaczył pan na przykład no, z piersióweczką kogoś po meczu? Czy po meczu jest przyzwolenie na to? Mnie to bardzo ciekawi po prostu, jak wygląda. To znaczy tak. Ja też zapytam, czy to się zmieniło w stosunku, czy w Stali Rzeszów jest inaczej niż w innych klubach, też, w których pan pracował? Aha, czy u mnie, tak? Czy u pana się zmieniło? Trzeba zawsze zrozumieć, że ten temat alkoholu zawsze się przejawia w każdym klubie, nawet na kursie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy właśnie, czy pozwalać zawodnikowi, czy nie pozwalać. Ja twierdzę, że wszystko jest dla ludzi. I nie jestem taki, jak czasem widziałem trenerów, że jest na przykład ostatni mecz, zakończenie sezonu i trener w ogóle nawet nie pozwolił napić się tego piwa. Mhm. Uważam, że to też jest błąd wielu trenerów. Ja wychodzę z założenia, że tego alkoholu ma nie być. Nie ma być w szatni, bo to nie jest czas po prostu. Ale kiedy jest jakiś moment, albo widzimy, że można sobie na to pozwolić, żeby to jedno czy nawet dwa piwa wypić, to nie robimy z tego tragedii. Jeśli zawodnicy zadają pytanie, mogę powiedzieć, czasem przyjdzie zawodnik jako w imieniu drużyny i zada pytanie, trenerze, możemy? A twierdzę, że na przykład to nie jest zupełnie moment, bo
bo tam przykład z poprzedniego klubu, z Jarot Jarocin. Przyszli zawodnicy, gdzie mieliśmy 3 mecze z rzędu. Sobota, środa i sobota. I zawodnicy przyszli i wygraliśmy już któryś tam mecz i mieliśmy kolejny mecz w środę. I zauważyłem po meczu taką trochę zbyt dużą radość, a za 4 dni był kolejny mecz. I nie można było sobie pozwolić na rozluźnienie, bo też alkohol powoduje trochę rozluźnienia. Czasem jak jest za dużo rozluźnienia plus alkohol, potem można od razu za chwilę przegrać mecz. I nie dlatego, że ten alkohol spowoduje, że ktoś będzie wolniej biegał, tylko że to powoduje, że trochę się człowiek za bardzo rozluźnia. I kiedy jest moment na to, to nawet po porażce można pozwolić na to piwo. A czasem jest tak, że ktoś wygra 3 mecze i powie, dlaczego ten trener nie pozwala. No choćby dlatego, żeby nie rozluźniać, żeby nie dawać zawodnikowi powodu, okej, jak wygrałeś 3 mecze, to należy ci się piwo, ale jak przegrałeś, to ci się nie należy. No nie, czasem jest taki moment i słyszałem historię, chyba Liverpool z Jurgena Kloppa grali na Stoke i chyba, nie pamiętam, przegrali 3-0. Dosłyszałem tylko tą historię, więc nie powiem, że dokładnie znam. I Klopp wszedł do autobusu i powiedział, że mają po prostu wypić, mają się dosłownie wytoczyć z autobusu. Nie wiem, czy to jest prawdziwe i tak media podawały. Może to jest jakaś tam wymyślona historia, ale że tak słyszałem. Bo po prostu czuł jako trener, że po prostu czasem potrzeba, że za chwilę ma kolejny mecz ważny i czasem potrzeba, nie wiem, czegoś takiego, żeby temu zawodnikowi odpuścić w teorii i pozwolić na coś takiego. No nie ukrywam, że... My czasami transmitujemy tutaj mecze drugiej ligi piłkarskiej, jak ktoś przyjeżdża tutaj czy na Rysowie, czy na Stalową Wolę i czasem od trenerów drużyn przyjezdnych po prostu czuję alkohol jeszcze wolnie, jak idę po składy dzień przed meczem, no, to widocznie dzień wcześniej tam w palni gładuję ostro. No to przepraszam, że taka dygresja, bo to nie jest rozmowa o piłce, a nie o wódzie, prawda? No tak, ale to jest element również, bo ten alkohol się pojawia, natomiast wypicie piwa czy dwóch, oczywiście my tłumaczymy zawodnikom, jak na co wpływa ten alkohol i co powoduje przez kolejne godziny i to nie jest tak, że wypicie dwóch piw powoduje problem, tylko największym problemem właśnie w drużynach i w piłkarzach, który występuje, to jest to, że ktoś nie widzi problemu, żeby po każdym meczu wypić sobie tam 2-3 piwa. I to jest problem, to nie jest kwestia tego jednorazowego wypicia, tylko problemem jest to, że ktoś z tego robi rytuał. Przegrałem, no to trzeba wypić. Wygrałem, trzeba wypić. Zremisowałem, no to kurczę, no to wypijmy, żeby następnym razem wygrać. I szukanie ciągle sobie pretekstu do wyjścia i tak dalej powoduje, że wtedy taki zawodnik nie jest traktowany poważnie i nie jest zawodowcem. A to, że ktoś raz w miesiącu, czy raz na półtorej miesiąca wyjdzie i powiedzmy trochę odświeży tą głowę, ale oczywiście z umiarem i w normalnym podejściu tego. No i oczywiście też dbamy o to, żeby to nie były mocniejsze trunki, tak jak pan mówił tutaj o wódce. No uważam, że dla poważnego piłkarza to o wódce nie powinniśmy rozmawiać. To, oczywiście. To wódka to ewentualnie na weselu albo na takich imprezach i to pewnie raz w roku. A czy właśnie zmieniłaś, jeśli chodzi o alkohol, to też jeszcze fast foody jakieś dochodzą do tego, czy zmieniła się tu mentalność zawodników, czy w Stali Rzeszów inaczej zawodnicy się zachowują niż w poprzednich jakby pana klubach, czy tutaj jest inaczej po prostu, czy jest różnica? No, jest różnica oczywiście, bo tutaj traktujemy ich jak zawodowców i oni też poniekąd są zawodowcami, może gramy na poziomie półamatorskim, bo to jest jednak ten półamatorski, ale my pracujemy jak zawodowcy, chcemy, żeby nasi piłkarze byli zawodowcami. Takich też wyszukujemy, staramy się takich znaleźć, żeby też ich mental, bo wszyscy zawsze tylko patrzą na umiejętności, czy zawodnik jest dobry technicznie. To jest również ważne, ale takich, którzy są dobrzy technicznie i mają zmysł, to jest wielu, ale to mental, to siła charakteru pcha do przodu. I na to zwracamy przede wszystkim uwagę, więc oczywiście różni się to. Teraz wrócimy już do ligi. 4 transfery za wami. Jeszcze nikt oficjalnie nie opuścił, ale już wiemy, że Hubert Kotus nie brał udziału. Czy on nadal jest zawodnikiem Stali? Tak, na razie wszyscy są zawodnikami Stali. I kiedy zostaną podjęte decyzje, że ktoś odchodzi? No bo wiadomo, jak przyszło 4 zawodników, no to 4 będzie musiało odejść. Jeszcze pan w wywiadach mówił, że szuka pan bramkarza, pomocnika i napastnika, tak? Środkowego obrońcy i napastnika. Tak, szukamy, ale oczywiście to nie jest tak, że my coś musimy teraz. My już swoje zrobiliśmy. Oczywiście chcemy tą drużynę jeszcze wzmocnić, tą rywalizację na tych dwóch pozycjach. Ale to nie jest tak, że jak to się nie zdarzy, to się stanie totalna katastrofa. Mamy zawodników, mamy 3 obecnie zawodników, którzy grają z przodu i oczywiście chcielibyśmy, bo gramy 2 napastników, żeby jeszcze jedna osoba do nas doszła, żeby ta rywalizacja
i ewentualnie jak się uda tą jakość podnieść. Natomiast odnośnie zawodników, którzy są odejść, decyzje oczywiście zapadły i wiemy, z kim wiążemy przyszłość i ci zawodnicy oczywiście zostali poinformowani, no ale ruch należy teraz do zawodników. My nikogo tutaj nie wyganiamy, nikogo nie, nie szantażujemy. Oczywiście mają kontrakty, nikomu nie wyganiamy, nikogo nie szantażujemy. Nie mówimy, że ktoś musi odejść. Po prostu pokazujemy wizję, czy kogoś widzimy w tym w przyszłości Stali, czy nie. No, jeśli ktoś chciałby zostać na siłę i tylko po to, żeby siedzieć na trybunach, no to oczywiście to jest każdego droga, no ale ja zawsze twierdzę, że zawodnik największą przyjemność ma, obojętnie gdzie jest, to najważniejsze, żeby grał. Czy w grę wchodzą wtedy też wypożyczenia tych zawodników? No i tak, i tak. My oczywiście mamy swój plan, na razie skupiamy się na tym, żeby kadrą pojechać na obóz i wypracować. Po obozie być może będą jakieś decyzje też odnośnie młodych zawodników, bo chcemy, żeby ci zawodnicy się rozwijali. Jeśli zobaczymy, że nie będą mieli szansy na grę w naszym zespole, a mają być tylko tutaj po to, żeby trenować, no to na pewno też w grę będą wchodziły wypożyczenia dwóch, trzech zawodników, też tych młodszych roczników, po to, żeby nabierali doświadczenia. A co z drugą drużyną? Czy powstanie w Stali Rzeszów druga drużyna? Bo wtedy byłaby bezpieczna taka opcja, że zawodnik się nie łapie, to wtedy gra sobie najlepiej jak najwyżej w tej drugiej drużynie, bo w B-klasie, no to umówmy się, to trochę jest... Mija się z celem granie drugiej drużyny. No właśnie. No właśnie. Z tobą by grali wtedy. Tak jest. No właśnie o to chodzi. Zgłoszenie teraz drużyny gdzieś tam do B-klasy i robienie tego szczebel po szczeblu to minie wiele lat, zanim będziemy na jakimś takim, można powiedzieć, poważniejszym poziomie, gdzie ci zawodnicy mogą to wykorzystać. Dlatego nasz pomysł na razie jest taki, że nie budujemy tej drugiej drużyny. Co pół roku będziemy oczywiście taką opcję brali pod uwagę, bo rozmawiamy odnośnie pewnych możliwości i tego, co możemy zrobić w jakiś też inny sposób. Ale kluczowe jest to, że nie chcemy tej kadry mieć, nie wiem, 28-osobowej, tylko chcemy ją zbudować tak, żeby to była kadra na trzecią ligę, a zawodnicy, którzy nie grają w meczach, powiedzmy, drugiego zespołu, bo tego drugiego zespołu nie ma, mają treningi wyrównawcze i dbamy tutaj za każdym razem o nich, żeby też utrzymać ich cały czas w takiej dobrej formie fizycznej. Też docelowo oczywiście, jeśli nam się uda, chcielibyśmy na przykład dla takich zawodników, oprócz tego, że którzy nie grają, oprócz tego, że mogliby grać w meczach pucharowych, również żebyśmy na przykład raz na jakiś czas zagrali może mecz kontrolny, może z jakimś zespołem z pierwszej ligi, z ekstraklasy, z tymi zawodnikami, którzy nie zagrali, więc docelowo taki plan będzie, że w którąś na przykład niedzielę po meczu pierwszego zespołu, ci, którzy mniej grali, na przykład pojedziemy, tak jak było we wrześniu, do Stali Mielec i tak, może takie dwa mecze w ciągu takiej rundy, żeby zawodnicy jednak poczuli ten rytm meczowy. Jeszcze była taka, nie wiem, czy pan jest akurat wie o tym, ale słyszeliśmy tak, że Korona Rzeszów być może w przyszłym sezonie zostanie drugą drużyną Stali Rzeszów. I wtedy przy ewentualnym awansie Stali do drugiej ligi, wtedy ten zespół, który teraz wiemy zbroi się na czwartą ligę i chce się utrzymać, to byłby chyba dobry poziom, czwarta liga dla ogrywania się tych zawodników. Na razie Korona Rzeszów ma ostatnie miejsce i tak dużą stratę, że... Ale Grzegorz Opaliński, trener z Ekstraklasy, został ich trenerem. Tak, tylko że z tego co wiem, chyba mają 6 punktów, tak? Tak. A bezpieczne punktów. Miejsce 12 punktów, a nie wiadomo, czy jeszcze ktoś z trzeciej ligi nie spadnie, więc nagle się okaże, że będzie może tych punktów jeszcze więcej, że 14 chyba. Nie, myślę, że no, może się uda oczywiście i kibicujemy, żeby tak się stało, ale no, by trzeba było zdobyć na wiosnę pewnie ze 34-35 punktów, żeby mieć to bezpieczeństwo utrzymania się. My mamy oczywiście w głowie swoje pomysły i rozmawialiśmy jakiś czas temu właśnie w naszym gronie, czy taki pomysł odnośnie wzięcia innej drużyny byłby brany pod uwagę, bo my bierzemy wiele różnych scenariuszy, że zgłosimy drużynę, że nie będziemy mieli drużyny, że weźmiemy być może, tak jak pan mówi, że Korona Rzeszów, nie wiem skąd pan to słyszał, ale że byśmy mieli przejąć taką drużynę. My otwieramy się naprawdę na wiele opcji. Myślę, właśnie to jest właśnie dobre w ludziach, którzy pracują w Stali, że my nie zamykamy na jedną opcję i mówimy tylko taki koniec, tylko oczywiście bierzemy pod uwagę wiele rzeczy, bo to wszystko jakby
kwestią chwili jest czasem, bo czasem to jest jakiś tam impuls, coś się wydarzy, ktoś coś zaproponuje. Tak samo jak z zawodnikiem, no jest czasem impuls, że wydaje się, że ktoś nie będzie. Nagle jest jeden telefon i trzeba podjąć decyzję w 10 minut i powiedzieć, czy bierzemy tego zawodnika, czy nie, bo jak nie weźmiemy, zagapimy się, no to ktoś pójdzie gdzieś indziej, więc otwarci jesteśmy na wszystko. Jeszcze miałem jedno pytanie odnośnie juniorów, bo to największy do Pana zarzut, że nie grają tutaj juniorzy z Stali Rzeszów, że w klasyfikacji Pro Junior System jesteście na przedostatnim miejscu, chyba tylko Wisła Puławy jest gorsza. I czy dostaną, czy po prostu ci zawodnicy tutaj ze Stali są, jeszcze nie mają tego poziomu, żeby grać w pierwszej drużynie, czy po prostu chce Pan stawiać na bardziej doświadczonych zawodników? Przede wszystkim my mamy jakiś cel. Naszym celem, jak wszyscy wiedzą, jest to, żeby klub piął się w górę. Idealnie jest dla każdego, dla klubu, dla trenera, żeby młodych zawodników można było dodatkowo i zrobić wynik, grać dobrze i jeszcze promować młodych. My wiedzieliśmy od samego początku, że my w tym Pro Junior System nie będziemy funkcjonować i to było pewne, że nie będziemy tam zajmować czołowych lokat i nie będziemy walczyć o te pieniądze, bo Pro Junior System powinny walczyć właśnie takie zespoły jak Sała Oświęcim, nie wiem, zespoły gdzieś środka tabeli czy dołu, które właśnie powinny promować tych zawodników i powinny później na przykład Stal mogłaby z takiego zawodnika jednego czy drugiego ewentualnie skorzystać. Przede wszystkim najważniejsze, czym się trzeba kierować, to to, czy jest jakość, bo powiedzenie, że trzeba stawiać na młodych, no to jest, to w każdym klubie słyszę, gdziekolwiek bym nie był i każdy trener, który to jest, każdy mówi, trzeba stawiać na wychowanków. No nie chodzi o to, że ktoś nie chce, tylko albo ktoś jest, ktoś zdolny, kto naszym zdaniem rokuje, kto ma dobre, nie wiem, parametry motoryczne, już widać, że myśli na boisku. On może czasem nie mieć, nie wiem, wzrostu, on może mieć 1,60 m, na tą chwilę mieć 16 lat, ale no musimy dostrzec coś, co spowoduje, że ten zawodnik będzie mógł do nas dołączyć i realnie walczyć, bo wpuszczanie kogoś na siłę można zrobić krzywdę, tak jak zrobiono tu kiedyś jednemu zawodnikowi, którego wpuszczano chyba jako 16-latka. I tak naprawdę tego zawodnika teraz nie ma i być może było to za wcześnie, być może mental był na słabszym poziomie, nie wiem, nie było mnie wtedy, więc nie mogę się wypowiadać. Wracając do tego alkoholu, na koniec, na zakończenie, niech Pan opowie jakąś ciekawą albo śmieszną anegdotę związaną czy z trenerską karierą, czy z piłkarską. Z trenerską? Niekoniecznie może być z alkoholem, ale... Może być z prostytutkami na przykład. I z alkoholem i z prostytutkami, tak, najlepiej jakby było. Ciekawą historię. No było sporo tych historii. No choćby historia właśnie z jednego z klubów, nazwy nie wymienię, też oczywiście zawodników nie wymienię. Właśnie wracaliśmy po takim meczu, z jednego meczu ligowego i musieliśmy się zatrzymać, bo oczywiście był ten alkohol i jak to w takiej sytuacji, to trzeba co 50-70 km się zatrzymać, a że kilku osobom się dosyć bardzo chciało, a kierownik był pod mocnym już, po mocnym spożyciu. Zatrzymaliśmy się na poboczu i było takie zejście, właśnie taki rów. I właśnie kierownik drużyny, który był, oczywiście przez mikrofon ogłosił, że jest międzylądowanie i trzeba skorzystać oczywiście z pit stopu. No i oczywiście zawodnicy zaczęli wychodzić, ale kierownik chyba pod wpływem nie zauważył, też dosyć ciemno było, bo wracaliśmy wieczorem, nie zauważył, że w tym rowie było pełno wody i błota. I wpadł w to, było to po kolana dosłownie. Musieliśmy go wyciągać stamtąd. Wlekliśmy go dosłownie do autobusu, cały brudny. No i on taki brudny po prostu poszedł do domu i na drugi dzień przyszedł przestraszony, jak zbity pies. Bo mówi, że w domu jak żona go zobaczyła, to dostał takie manto dosłownie, że mówi, ma się nie pokazywać tym. I od rana siedział i szorował buty i spodnie i musiał moczyć. No także taka historia, mówiąc właśnie odnośnie alkoholu. To są oczywiście gdzieś tam fajne rzeczy, które się wspomina i pamięta, ale mówię, to było wiele, wiele, wiele lat temu, właśnie lata te 90., koniec 2000. I tak to wyglądało. Dobrze, no dziękujemy w takim razie za trzeci odcinek Futbolu po godzinach. Naszymi gośćmi byli Janusz Niedźwiedź, Stal Rzeszów. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Oraz Radosław Gerlach, PDK Lejna. Ja także dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego. Thank you.